roku. I my, mówię tutaj i jako Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej i jako Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, następnie Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, zarówno i we Włocławku, i w Toruniu, my w ramach organizowanych konferencji, już po raz ósmy zaznaczam, organizujemy również konkursy. I to, co ksiądz pytał, na przykład w tym roku zorganizowaliśmy konkurs w związku z Dniem Świętości Życia. To jest list do rodziców pod tytułem „Dziękuję Ci za dar mojego życia, za to, że jestem”. I jeszcze można wziąć udział w tym konkursie, bo to jest do 19 marca zgłoszenia i czekamy na te zgłoszenia. To jest w różnych formach, tak? Tam tego konkursu. To znaczy, ten powiedziałam, że to jest związany z Dniem Świętości Życia, bo jeszcze ogłosiliśmy z naszym ośrodkiem doskonalenia trzy inne konkursy. To jest konkursy plastyczne, konkurs literacko-geograficzny i konkurs fotograficzny. I te trzy już mamy jakby komisje konkursowe za sobą. No, wpłynęło około 500 prac. To nie jest jakaś bardzo duża liczba, ale bardzo się z tego cieszymy. Natomiast czekamy na te prace, które spłyną do 19 marca, związane bardzo ściśle z Dniem Świętości Życia. I tutaj też myślę, że warto podkreślić, że do tego konkursu włączył się również Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej. Włączyło się również Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, bo my podaliśmy motto do tego konkursu i mottem są słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas kaliskiej pielgrzymki obrońców życia. Słyszeliśmy o konkursie w związku z obchodami Dnia Świętości Życia. Kiedy będziemy świadkami finału? Kiedy poznamy laureatów i w jaki sposób to nagrodzenie tych laureatów będzie przebiegało? Więc jest mowa o czterech konkursach związanych i z Dniem Świętości Życia, i z Narodowym Dniem Życia. I rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród laureatom odbędzie się 28 marca w Wyższym Seminarium Duchownym, a rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 9:30 we Włocławskiej Katedrze. I msza święta również jest pod przewodnictwem pasterza diecezji. Proszę Państwa, czyli widzimy, że w związku ze świętowaniem w Kościele Dnia Świętości Życia Kościół nie ogranicza się tylko do uroczystej Eucharystii. Na różnych płaszczyznach codziennego życia człowiek jest wzywany do tego, aby zwracał przede wszystkim uwagę swoim życiem na wartość i godność życia ludzkiego. Dzisiaj w świecie, kiedy niestety godność osoby ludzkiej jest bardzo zagrażana, często wypaczana, warto wspominać i warto podkreślać istotę świętości życia. I właśnie uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w którą obchodzimy kolejny już Dzień Świętości Życia, nam o tym wspomina i na to zwraca uwagę. Bóg stwarzając człowieka daje mu godność. Od momentu poczęcia do ostatniego dnia życia, kiedy człowiek rozwija się, wzrasta, dojrzewa. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma swoją godność, świętą godność daną własną od Pana Boga. Rok temu w uroczystość Zwiastowania Pańskiego we Włocławku w ramach obchodów Dnia Świętości Życia tutaj przy ulicy Wojska Polskiego u sióstr wspólnej pracy od Niepokalanej Maryi ksiądz biskup ordynariusz Wiesław Alojzy Mering otworzył w uroczysty sposób okno życia imienia błogosławionego Jana Pawła II. W wielu miastach, jak z pewnością nieraz słyszeliśmy, w wielu diecezjach takie miejsce się znajduje. Proszę siostry, jaki jest cel, jaki jest sens otwierania właśnie takich miejsc, takiego właśnie okna życia? Okno życia powstało, aby zwrócić uwagę na dzieci nowonarodzone, często niechciane, porzucone też na śmietnikach czy na ulicy. I dlatego właśnie ono nie jest taką ideą, żeby zastąpić inne formy opieki nad matką czy nad rodziną, ale jest taką sytuacją właśnie szansą dla tych matek, które są w bardzo trudnych sytuacji życiowej, które może też nie są aż tak zdolne
wychowawczo, czy nie posiadają właśnie takich jeszcze przygotowania do tej, do opieki nad dzieckiem. Przede wszystkim chyba te matki, które są w takich ekstremalnych warunkach życiowych, to okno jest właśnie dla nich taką szansą, żeby, no przede wszystkim dla tych dzieci, żeby te dzieci właśnie uratować, żeby te dzieci trafiły do rodzin, gdzie zostaną przyjęte z miłością, gdzie rodzina czy adopcyjna da im szansę na życie i na miłość. Mhm. Siostra właśnie powiedziała, że dziecko trafi do rodziny. Jakie są procedury, kiedy ktoś zdecydowałby się zostawić dziecko tutaj w oknie życia? Co później z takim dzieckiem się dzieje? Okno życia jest przygotowane na odbiór dziecka całą dobę, a więc siostry czuwają tutaj nad przyjęciem i jeżeli matka zdecyduje się zostawić dziecko w oknie życia, więc po otwarciu okna, tutaj jak widzimy jest przygotowana kołyska z kocykiem, gdzie może właśnie anonimowo i bezpiecznie zostawić dziecko. Wtedy po kilku chwilach włącza się alarm i siostra otrzymuje sygnał, że w oknie jest dziecko. Takie dziecko zawiadamiamy od razu pogotowie ratunkowe. Dziecko trafia do szpitala. Tam jest hospitalizowane, badane i ustala się tożsamość dziecka, więc nadaje się imię, nazwisko, ustala się również akt urodzenia i wtedy dziecko trafia do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Tutaj mamy porozumienie z katolickim ośrodkiem adopcyjnym w Toruniu, w związku z tym takie dziecko trafia do ośrodka adopcyjnego i tam rozpoczyna się procedura adopcji. Najszybciej właśnie do tych rodzin adopcyjnych trafiają dzieci z okien życia. Mhm. Czyli to, co siostra powiedziała, to tak trochę obala mit, jaki krąży w różnych miejscach, że gdzieś siostry są tutaj obkamerowane, że nie ma anonimowości, że bez względu na to, kto wsadzi takie dziecko do okna, od razu kamery wszystko zarejestrują. Są tu gdzieś jakieś kamery, które... My zapewniamy anonimowość i bezpieczeństwo, także tutaj może być ta osoba, matka może być spokojna o taką formę właśnie jakiejś kamery. Drugi taki mit, który funkcjonuje, że jak już ktoś włoży to dziecko, to albo będzie księdzem, albo osobą zakonną, jeśli jest kobietą, co widzimy, że nie jest to. Czyli to jest, powiedziałbym, taka współpraca też i Kościoła z instytucjami świeckimi, bo tutaj i szpitali, ośrodek adopcyjny, czyli widać, że to jest taka szansa dla tych dzieci, stąd myślę, że to nazwa okno życia, że jest to jakaś tam nadzieja, że to dziecko w jakiś normalny sposób wśród rodziców będzie mogło dojrzewać. Tak myślę i zależy nam na tym, jeżeli oczywiście cieszymy się, żeby wszystkie dzieci były przyjęte w rodzinach, ale tak jak mówię, że jest to po prostu szansa i wyjście w tych właśnie najtrudniejszych sytuacjach dla matki i dla rodziny. A współpraca tak też jest tutaj właśnie z osobami, instytucjami również i kościelnymi i także świeckimi. W niedzielę 25 marca będzie obchodzony diecezjalny Dzień Świętości Życia. Z tej też racji o godzinie 11 w Bazylice Katedralnej sprawowana będzie msza święta. W tę niedzielę również rozpoczynają się w parafii Wszystkich Świętych we Włocławku, przy Placu Wolności, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Niezawodnej Nadziei, rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje potrwają do 28 marca. 25 marca natomiast o godzinie 12 pielgrzymka matek w stanie błogosławionym oraz tych, które podejmują duchową adopcję dziecka poczętego. Natomiast w parafii świętego Józefa we Włocławku na Zazamczu o godzinie 19 msza święta, rekolekcje dla ludzi pracy. Narodowy Dzień Świętości Życia przypada natomiast 28 marca. Z tej też racji o godzinie 9.30 sprawowana będzie msza święta, natomiast o godzinie 11
W auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Karnkowskiego odbędzie się konferencja. Od 30 marca do 1 kwietnia weekendowy kurs kateches przedmałżeńskich w Katolickim Centrum Służby Rodzinie. Piąta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest równocześnie pierwszą niedzielą męki pańskiej. Rozpoczynają się tygodnie, kiedy rozważamy mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za tydzień niedziela palmowa, a więc ta niedziela, w czasie której będziemy w sposób szczególny mękę pańską czytać w kościołach i rozważać. Mówię o tym dlatego, że na tę piątą niedzielę Wielkiego Postu przeznaczona jest Ewangelia, fragment Ewangelii ze świętego Jana, który jeszcze bardziej każe nam wniknąć w ducha tego szczególnego czasu nawrócenia i pokuty. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia, zachowa je na życie wieczne. Jezus zapowiada swoją mękę i wskazuje na to, że jeżeli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, nie wyda plonu obfitego. Chrystus, który umarł dla naszego zbawienia, pokonał śmierć, zmartwychwstał, by dać nam życie. Ale to, co najbardziej uderza w tej Ewangelii, to pierwsze pytanie, pierwsze zawołanie, czy też pragnienie wyrażone w tym stwierdzeniu: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Chcemy ujrzeć Jezusa. To wołanie wskazuje na ludzi, którzy Boga pragną, którzy Boga poszukują. Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Serce człowieka nie znosi pustki, nie znosi jakiejś próżni, bo w nim jest sanktuarium, świątynia spotkania Boga z człowiekiem. Miejsca, dla którego możemy spotkać Boga, w którym możemy spotkać Boga, nie należy utrzymywać w nieładzie, nie należy powodować, żeby to miejsce okazało się niewłaściwie przygotowane. Miejsca, którego nie zajmie Bóg, niczym nie da się wypełnić, pozostanie pustka. Dlatego serce człowieka musi być przygotowane zawsze na spotkanie z Nim. Błogosławiony jest ten, który pragnie Jezusa, który za Nim czuje tęsknotę, który łaknie Go tak jak ziemia spragniona wody. Błogosławiony człowiek, który poszukuje Pana. Trzeba pragnąć Jezusa, by samemu nie stać się pustynią, żeby za Nim iść i żeby życie nasze nie było jałowe, żeby nie było wypalone, ale żyzne i przynoszące plon obfity. Oto dzisiaj w tę pierwszą niedzielę męki pańskiej, a zarazem piątą Wielkiego Postu, Bóg stawia pytanie: czy Go pragniesz? Czy pragniesz Jezusa w swoim sercu? Czy pragniesz Boga w swoim życiu? Tylko wtedy coś zmieni się w Twojej rodzinie, w Twoim domu, w Twojej pracy, w Twoim życiu, jeżeli będziesz Jezusa pragnąć, jeżeli On znajdzie dom w Twoim sercu. A gdzie spotkać Jezusa? Jezusa można spotkać w drugim człowieku. Jezusa można spotkać w otaczającym świecie. Ale przede wszystkim Jezusa można spotkać w sakramentach świętych, w Eucharystii i w sakramencie pokuty, bo te dwa sakramenty są bardzo ściśle ze sobą związane. Eucharystia to żywy Chrystus, który daje się nam jako pokarm. Daje nam się na pokarm jako ten chleb, który daje życie wieczne. Ale aby ten pokarm ożywiał nas,
musimy doświadczyć jednocześnie miłości przebaczającej, miłosiernej w sakramencie pokuty. Dlatego też w tę niedzielę zostawiam każdego z nas z pytaniem, czy chcesz zobaczyć Jezusa? Czy pragniesz, by Jezus był w twoim sercu? I jeszcze inaczej postawione pytanie, czy inni patrząc na ciebie, widzą w tobie Jezusa, skoro nazywasz się chrześcijaninem?